Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. My jako chrześcijanie dojrzewamy przez modlitwę. Dojrzewamy. Nie ma modlitwy, nie ma dojrzewania. Nie ma wiary, nie ma miłości Boga, nie ma potrzeby Boga. Będąc dojrzałymi w wierze, doświadczamy dojrzałości modlitwy. Modlitwą jest wyznawanie naszej wiary. I Bóg pragnie być nazywany Ojcem. I pragnie, żebyśmy Jemu ufali. To jest podstawa w wierze. Zaufanie. Jak nie ma zaufania, to trzeba postawić sobie pytanie, czy ja naprawdę wierzę Bogu. Bóg jest dla mnie Ojcem, jest tym samym kimś wyjątkowym. I tu trzeba postawić takie pytanie, czy Bóg jest dla mnie pierwszy? Czy On organizuje moje życie? Czy ja pytam Mu: Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? Co jest Twoją wolą? Trudno się modlić, nie odczuwając miłości Boga. Dlaczego się modlimy wytrwale? Dlatego, że pociąga nas miłość Pana. Pociąga nas miłość. My nie możemy żyć bez modlitwy, tak jak nie możemy żyć bez miłości, Bożej miłości. Dlaczego nie mówię o ludzkiej? Bo tam, gdzie jest Boża, ludzka wypływa z miłości Boga. Jak potrafię kochać Boga, kochanie człowieka jest czymś zrozumiałym, naturalnym. Modlitwa jest wyrażaniem Bogu mojej miłości. Tak trudno jest Panu Bogu, tak to nazwijmy, przyjmować to wszystko, co człowiek mu ofiaruje po przyjęciu Komunii Świętej. Oczywiście to, o czym chcę mówić, to było prywatne objawienie. Możemy w nie wierzyć, nie musimy. Ale Jezus mówił do pewnej osoby w trakcie Komunii Świętej, która przywitała Go po przyjęciu, przywitała Pana w swoim sercu. Mówi: Jezus, a teraz pozwolę Ci usłyszeć, co się dzieje w sercach tych osób, które są tu w Kościele i przyjęły Komunię Świętą. I naraz ta kobieta usłyszała, jedna osoba prosi o zdrowie, druga o ustanie problemów małżeńskich, trzecia jeszcze o załatwienie pracy. Zobacz, nikt się mną nie zajmuje, tylko prosi o rzeczy, które są ważne dla nich. To tak jakbyś zaprosiła gościa do swojego mieszkania. Gość siedzi przy stole, oczekując na rozmowę z Tobą, uradowanie się nim, a Ty wyglądasz przez okno na ulicę i patrzysz, kto tam chodzi, co tam się dzieje. Trudno się modlić, nie odczuwając miłości. Modlitwa jest wyrażaniem miłości mojej. Kiedy ja mówię do Boga, ja Go kocham. Kiedy On mówi do mnie, On mnie kocha. Bóg jest w niebie, jest na ziemi, jest w moim sercu. Zobaczmy, że do nieba idą ci, którzy mają wielkie pragnienia, te same, które są w sercu Pana Boga. Co nas niesie w stronę nieba? Pragnienia, które uznaliśmy za swoje, Boże pragnienia. My, kochając Pana Boga, pokonujemy naszą grzeszność. Jak kochamy? Zachowując przykazania. I także chcemy, by inni Go również kochali. My wołamy o przyjście Jego Królestwa. Kiedy ono przychodzi?
wówczas gdy pełnimy Jego wolę. Królestwem Bożym jest Kościół, są ludzie ochrzczeni. On jest tam, gdzie kończy się królestwo grzechu. Tam rozpoczyna się królestwo Boga. I naszym powołaniem jest bycie posłusznym Bogu, uległym. Zobaczmy, w powołaniu chrześcijańskim to jest ważne. Posłuszeństwo, uległość, wypełnianie zamiarów Najwyższego. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy Pana Boga, mówimy amen. Niech się tak stanie. Bóg oczekuje naszej wierności, cierpliwości, naszego wytrwania przy Nim. Prosimy też o chleb, czyli o to, czego potrzebujemy do życia, zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Co jest naszym pokarmem jako chrześcijan? Eucharystia, Komunia Święta, Ciało i Krew Pańska. To otwiera, ciało Chrystusa i Jego krew otwierają przed nami niebo, otwierają życie wieczne, pozwalają na powrót do utraconego raju. W modlitwie pańskiej prosimy o odpuszczenie naszych grzechów, bo człowiek żyjący w grzechu jest człowiekiem nieszczęśliwym, zagubionym, człowiekiem bez wewnętrznego światła. Aby żyć, potrzebujemy Bożego przebaczenia. Kiedy Bóg nam przebacza, my przebaczamy innym. Jeśli innym nie przebaczamy, Bóg nam nie przebacza. Nie przebacza. Nie dlatego, że nie chce, ale nie przebacza dlatego, że my tego nie przyjmujemy. Zobaczmy, nie przebaczając, my mamy zamknięte serce na przyjęcie Bożego przebaczenia. Wołamy także o to w modlitwie pańskiej, byśmy nie ulegali pokusom, działaniu diabła. I to jest prośba, by nasza walka duchowa była skuteczna. Szatan chce, byśmy nie byli z Chrystusem, lecz pozostawali niezależni od Niego. Żebyśmy wybierali inaczej niż chce Chrystus. Naszym pragnieniem jest wolność od złego ducha. Prośmy Boga o siłę do przezwyciężania zła, o moc do wytrwania w dobru. Potrzeba ufnej, pokornej modlitwy, by zostać umocnionym Bogiem.